Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Kolejny klejnot jest u istot, które razem nazywane są Strongiem. Obserwuję je od tygodnia, chyba nie są wrogie. Może ten na dole jest, ale chyba rządzi ten na górze. Znaczy, tak myślę, bo nie wiem, znam się bardziej na bananach. To ogrodnik Anator, zawodowy mechanik i spec od wysokiej zawartości błonnika. Ta wiedza powinna ci wystarczyć, żeby zwrócić jego uwagę. O, nieźle. Niezły John znający się na bananach. Wing wing. Więc tak, jak już mogliście usłyszeć, witam was w czwartej części zadań fabuły tego sezonu, czyli w zadaniach o podtytule Dusi Groszki Inc., czyli Incorporate. Naszym pierwszym zadaniem w tym tygodniu jest porozmawiać ze Strongiem w Strongholdzie. Bardzo ciekawy pomysł na nazwę. No, bez zbędnego przedłużania. Chodźmy znaleźć tych państwa groszków. Zobaczmy, co nam powiedzą. Nie być gdzieś tu. Dzień dobry. No, Staszek. Wyjmij łyko Strąga z gęby, Staszek. Olek. Okej. Panowie groszki, spokojnie ci pustkownicy. Pustkowcy szukają tego świecącego klejnocika, Grzesio. Podoba mi się, że piszą, kto to mówi. No, Staszek. Okej, Staszek to jest taki trochę głupek. Staszek! Łyko! Możesz zabrać kamień. O ile najpierw zrobisz dla nas parę rzeczy. Umowa stoi, Grzesiu. To jest najbardziej memiczna postać chyba w historii całej gry. Nie ma bardziej memicznej. Koniec. Dobra. Pomóż rozsadzić groszki od Strąga w różnych meczach. Aha. Musieliście to na różne mecze rozbić. Już had tu. O, nieładnie. Dobra. Udało nam się zrobić. O, zadanie. O! I nagle przylecieli tu ludzie. How adorable. Dobra. Rozwaleni. I mamy kolejne nasze zadanie. Wbijaj się na odbijających oponach przy Strongholdzie. Gdzie tu są opony? Niebieski tu. O, dobra. Są opony. Odbijmy się. Aha. No dobra. Nie, że będzie się dało tak fajnie. O właśnie. Ale nie jest to. Dobra. Strong mówi, że pomoże, jeśli my pomożemy Sztywniakowi. Zakładam, że to jego pracownik. I że kręci się tu, ale na pewno go poznamy. Słuchaj dalej, groszków. Podoba mi się to zwątpienie w ich głosie. Bez kitu. Porozmawiaj z mechanikiem, stażystą, Strąga, manekinem.
Aha. Aha! To fajna okolica. Spotkamy go w okolicy. Jesteśmy tu, a manekin jest tu. Fajna mi okolica. Dobra, jedziemy do manekina. Dobra, więc jesteśmy już u manekina. Myślę, że manekin ma nieproszonych gości. Halo? Co tu się dzieje? What is this madness? O kurde, już chciał pięści na mnie? Na mnie z pięściami? Pójdę po groszka. Jednego z trzech. Wtedy se pogadacie. Dobra, chodź tu, panie manekin. Nie zgadnę. Przysłał cię Jarzyna! Okej. Okej, najlepszy zestaw zadań. Pracuję tak szybko jak się da, tylko że gorąco topi mi plastiki. Trudno zbierać autoczęści, jak się z manekina zamieniam w miękkina. Co jest? Zróbmy tak, ty skończysz robotę, a ja się chwilę schłodzę w mojej tajnej lodowej drzemarce. Zgoda? Okej, cokolwiek, cokolwiek. Jarzyna wygrała. Jarzyna się nie dowie. O kurde. Uszkadzaj pojazdy i zbierz części samochodowe. Dobra, zróbmy to. Aha, że wypadły na razie tylko jedne części. Jedna część wypadła. Aha. Nie, aha. Dobra, to trochę potrwa. I guess. Co? Bo Jarzyna się dowie. Dobra, widzimy się jak pozbieram te części, bo to nie będzie raczej nic ciekawego w tym momencie. Po prostu moje strzelanie do aut i zbieranie części. Dobra, ta ostatnia część. Naprawdę, auto. Ogólnie możecie sobie właśnie taka rada, żeby nie zużywać za dużo aut, po prostu jedno auto i je naprawiać. Dobra, więc mamy to. Teraz musimy wymienić części samochodowe u Stronka na klejnot Pandory. Dobra, naprawmy sobie auto i jedźmy do pana Jarzyny po klejnot. Jarzyna, jadę. Tylko dla mnie Jarzyna brzmi jak Grażyna. Strong to Grażyna, potwierdzone info. Właśnie rozgryzłem po raz kolejny już fabułę Fortnite'a, fabułę sezonu i tak dalej, i tak dalej. Charlie, kiedy mi zapłacisz? Dobra, więc dojeżdżamy już do Stronka. Miejmy nadzieję, że jeszcze żyje. Jeszcze żyje. Witaj, udusi groszków. Jak mogę ci pomóc? Aha, ja nie mam. Nie mam pogadać z nim. No dobra. Tyk. Masz klejnot. Został jeden. On go ma. Megalodon. Przebywanie w pobliżu tych klejnotów powoduje u mnie. No nie wiem. Kręci się w głowie, ale tak przyjemnie. A ta migrena. I te wizje. Nie mów Jonesowi. Nie chcę, żeby się martwił. Jesteśmy już tak blisko szczęśliwego zakończenia. Będę w kontakcie. Trzymaj się. Zakończymy to razem.
Aha. Nadzieja jest pokręcona. Nie ma innej opcji. Jeśli dla niej kręcenie się w głowie i migreny są przyjemne, to ona jest szalona. Ach, znowu to samo. Znów to samo. Tym razem ból głowy się nasila. Ja będę w kontakcie. Muszę odpocząć. Może coś pomaluję. Aha, teraz jeszcze chcesz malować. No, fajnie. Fajnie się bawisz, fajnie się bawisz. Ty jesteś naprawdę. A, i to były całe zadania. No dobra. Najlepszy zestaw zadań. Ja już nie potrzebuję nic więcej. Tam kichać ten wielki napad na Lewiatana, nie? Kurde... Ten, kto stworzył postać Dusi Groszków, powinien dostać potężną podwyżkę. To jest chyba najlepsza postać, jaką mieliśmy kiedykolwiek w całej tej grze. Najbardziej memiczna postać w całej tej grze. Dobra. Zabijmy sobie kolegę. Aha. No dobra. Okej, rozpocząłem jakąś większą wojnę. Oni strzelają do mnie! Nie! Aha! Aha! O nie. O kurde. O kurde. Dobra. Tym oto miłym akcentem zakończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli tak, to wiadomo, wiecie, co macie robić. No i widzimy się w kolejnych. Tak, ale czemu nie? Popatrzymy sobie na kąt. Na razie.